Jak mówią, lepszy wróbel w garści niż rak na jelitach. Ale czy na pewno? Ptasia grypa. Mówi to panu coś? Tak się składa, że temat, który niedawno poruszyłem w tym filmie, wrócił jak bumerang, a to za sprawą powiatowego lekarza weterynarii, którym zakwalifikował Sopot jako obszar zagrożony wystąpieniem H5N8. Swoją drogą to ciekawe, jaka moda się zrobiła na te wirusy i rozporządzenia, nie? W każdym razie urzędnicy apelują, aby nie brać ptaszka do ręki. Nie tylko. Ponadto należy poinformować Straż Miejską o znalezieniu sztywnego ptaszka, w sensie, że martwego. A obecność wirusa H5N8 stwierdzono u ptaków w parku miejskim w Wejherowie, a także u łabędzi niemych na wyspie Sobieszowskiej w Gdańsku. Uważajcie więc na swoje ptaszki. Adieu.